pielgrzymowali. I radość z tego faktu, że jutro Jan XXIII, a także Jan Paweł II będą nazwani świętymi. Ojcu Marcinowi dziękujemy za te relacje. Góry były ukochanym miejscem papieża Polaka. W 1997 roku pod Wielką Krokwią w Zakopanem Jan Paweł II żegnał się z ukochanymi Tatrami. To wtedy skierował do wszystkich Polaków apel, by bronić krzyża od Bałtyku aż po Tatry. Ale góry to także miejsce szczególne, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z dnia 13 maja 1981 roku. Jest tam nasza korespondentka Gabriela Gawron. Gabrysiu, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak górale przygotowują się do jutrzejszej kanonizacji. Będzie z góralskim przytupem? Witam bardzo serdecznie ze Skalnego Podhala w przeddzień kanonizacji świętych papieży. Można powiedzieć, że Zakopane bardzo świąteczne i gotowe na przyjęcie wszystkich pielgrzymów. Przygotowywało się bardzo wiele miejsc, a wśród nich to szczególne. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które nawiedził tak drogi góralom ojciec święty Jan Paweł II. O godzinie 21:00 górale rozpoczęli zapaleniem watry przy replice krzyża na Giewoncie nocne czuwanie. Obecnie w sanktuarium trwa nabożeństwo Via Lucis o 22:30, oddanie czci relikwią błogosławionego Jana Pawła II, następnie różaniec. Czuwanie zakończy msza święta sprawowana o północy. Mieszkańcy gór byli i są bardzo związani z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest z nami pan Marcin Zubek, przewodniczący Związku Podhala w Zakopanem. Jak jutro górale przywitają ukochańszego syna gór, świętego Jana Pawła II. No i skoro słonko rano wstanie, a myślę, że ojciec święty, święty ojciec już będzie rano nam też błogosławił, no od samego rania będziemy się rektować z banderią góralską, papieską, bo tak trzeba powiedzieć, że ze względu na Ojca Świętego jutro, no pewnie będzie historyczna banderia, bo tylu ludzi, kiedy się bierze, witać świętego Jana Pawła II, no jeszcze chyba nie był. Myślę, że i ci młodsi, i ci starsi mają wiele do zawdzięczenia Ojcu Świętemu. No a przede wszystkim tym, to trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty powiedział, że na nos można liczyć. No i myślę, że jutro się na nos nie zawiedzie. Na czym polegała ta szczególna więź górali ze świętym Janem Pawłem II? Tej więzi na pewno wielu wam zazdrościło. No myślę, że ojciec święty Jan Paweł II był orędownikiem, patronem rodzin góralskich. I myślę, że od rodzin góralskich to się tak zaceno i posło to na cały świat, bo kiedy zajechali oczki z drzewkiem na święta, czy z opłatkiem, kiedy klękła przed nim cała rodzina, to nie bardzo chciał, żeby ta rodzina odchodziła od niego, bo klęca przed nim cały czas i oddawała jemu szacunek, ale on oddawał tej rodzinie szacunek, bo strasznie rod widział, kiedy przyjeżdżały rodziny, które błogosławił z całego serca i nie robił to tak ino, można powiedzieć, na pokos, ba syże błogosławił, bo muszę powiedzieć, że mamy piękne pamiątki, kiedy dzieci patrzą do niego jak do prawdziwego ojca, kiedy patrzą do niego, myślę, tak jak to popatrzył w stronę nieba Kamil Stoch, kiedy zdobył złoty medal w Soczi, no bo przecież to jest górol. Na jeszcze większą dla nas chlubą, honorem jest to, że przecież ojciec święty jest honorowym członkiem Związku Podhala i jeszcze w historii Związku Góroli świętego my nie mieli. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowni państwo. Jak słyszymy, niezwykle uroczyście zapowiada się dzień kanonizacji w Zakopanem. Główne uroczystości pod Tatrami w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które czeka i zaprasza bardzo serdecznie wszystkich pielgrzymów. Dla informacji dnia Gabriela Gawron, Zakopane.